Kolejny odcinek odnośnie tych gitar do 500 zł na Allegro. To chyba trzeba będzie podzielić w ogóle na takie 15-minutowe maksymalnie chyba odcinki. Kolejna gitara, za jaką byśmy się zabrali, to jest tutaj gitara elektryczna Samick IC1BK. B-stock, czyli tutaj jakaś możliwość, że będzie nawet jakaś wada. No tak, przedmiotem aukcji jest gitara elektryczna marki Samick. Jest powystawowa, posiada lekkie ryski na powodze lakieru, ale nie jest to widoczne na pierwszy rzut oka. Brakuje nakładek na potencjometry, a także brakuje również wajchy do mostka tremolo. Akurat tutaj, że brakuje wajchy do mostka tremolo, to naprawdę, tak jak mówiłem wam wcześniej, to nie jest żadna strata, ponieważ ostatecznie tak byśmy go wypiernicili do kosza pewnie. Dodatkowo ma lekkie obicie na główce, widoczne na ostatnim zdjęciu. Poza tym jest 100% sprawna. Sprzedajemy w obniżonej cenie. No właśnie, bo to akurat jest firma, tak jak w poprzednim którymś odcinku odnośnie tych gitar do 500 zł. Mieliśmy tam gitarę bodajże chyba też Samick. Też Samick. To jest firma, która generalnie gitary robi już nie w takich śmiesznych pieniądzach, ponieważ z racji tego, że są troszeczkę no nie takie budżetowe. No to ta gitara pewnie już byłaby gdzieś koło, no nie wiem, 900 zł. Gdybyśmy kupowali nówkę, no nie? Tylko teraz zobaczmy, co tutaj oni tutaj coś ponapisywali, że tak się wyrażę. Oni coś tutaj popisali, jakieś takie dziwne rzeczy. Nie wiem, czy to tutaj jest jakiś... No nie ma faktycznie pokręteł. To mamy jakieś takie... Czy generalnie można było powiedzieć, że gitara jest... Ogólnie można powiedzieć, że gitara jest generalnie używana, znaczy no używana, no... Na ostatnim zdjęciu nie wiem, czy nam się coś załaduje. No ładuj się. No, nie wiem, tutaj jakieś te, chyba mam wrażenie, że to jakieś ryski... Nie, tutaj zegarek jest gościa, który robił zdjęcie. Tu jest obite, o. To wyraźnie widać ubytek lakieru. No dobra, to właściwie nie powinienem mówić z racji tego, że mają być gitary nowe do 500 zł. Ale jeśli ktoś by się, powiedzmy, przełknął te uszkodzenia, to w zasadzie by gitara była całkiem fajna. Tak jak mówiłem, układ HSS, czyli humbucker single single. No i kształt Stratocaster to jest taki najbardziej popularny. Więc właściwie to byłaby faktycznie fajna opcja, jeśli ktoś by przełknął fakt, że tam są te drobne uszkodzenia. Tutaj mamy gitara elektryczna Harley Benton, to właściwie chyba już mieliśmy nawet taki kształt, tylko że to jest gitara dla leworęcznych, left hand, tutaj mamy zaznaczone LH, prawda? Nie wiem, czy to widzicie, chyba widzicie. LH, czyli uszkodzona, i jeszcze napisane, że uszkodzona, uhuhu, a to widać, że jak pieprznięte, jaka gruba warstwa lakieru, przynajmniej można zobaczyć, jak grubo lakierują te gitary. Tu jeszcze jest, aha, to chyba jest nawet to samo. Czyli generalnie można powiedzieć, że gitara uszkodzona i nie bierzemy pod uwagę. Gitara elektryczna Harley Benton ST20. No ładna gitara. Już z wyglądu można powiedzieć, że ładniutka jest. Korpus lipa, szyka, klon, gryf palisander. Czyli właściwie standardowo, tak jak właściwie w każdym modelu, czy to był wiecie, ten Les Paul, czy to był ten Stratocaster, czy Telecaster, to mieliśmy cały czas te same parametry, to samo drewno. No tutaj tak, minus to byłby to, że ta wajcha jednak jest i mimo wszystko tam mamy pod spodem sprężyny, które, tak jak mówiłem wcześniej, tak rezonują i nie do końca byłaby akurat polecana konstrukcja przeze mnie, to z racji tego mostka.
jednostronnie tremolo, no i też przez to, że mamy te trzy single. Jeśli ktoś chce grać jakąś taką lightową muzykę, to polecam. Jeśli coś by chciał cięższego, mocniejszego, to w zasadzie bym trochę odradzał, bo efekt nie byłby taki fajny, jakbyśmy mieli chociażby tutaj humbucker, prawda? Chociażby, no właściwie ten humbucker, gdyby tylko tu był humbucker, to byśmy już mieli tutaj jak najbardziej taki dobry sprzęt do grania. No to akurat na przykład Eric Clapton, z tego co widziałem, grał na takich gitarach. No grał Yngwie Malmsteen, też grał na takich chyba bardzo podobnym, tylko że Fenderze. Tylko że on tam miał mini humbucker na przykład walnięty. Czasem grał na trzech singlach. A to jest kwestia wszystko ustawienia sprzętu i rodzaju sprzętu, jakim się posługujemy. Tutaj gitara elektryczna, połówka, jedna, druga. To już w ogóle nie bierzemy pod uwagę, ponieważ to dla dzieci jest gitara. Swoją drogą ten piec to w ogóle tutaj to jest taki syf, że się nie da patrzeć na niego. Kord G100 OPB. Kord to jest kolejna firma, która zajmuje się gitarami. I to jest gitara, która tak mamy, powiedzmy, od średniej półki po taką półwysoką, że tak można powiedzieć. Tutaj już od razu mi się rzuca w oczy jakaś taka ciekawa konstrukcja tego mostka. Stały mostek. Właśnie stały mostek. Troszeczkę wygląda jakby miał na wajchę. Ale czekajcie, zobaczmy jeszcze jak ten nowoczesny korpus z podwójnym wcięciem. Przedwodniki jednocewkowe, power sound, dostarczające autentycznego, akustycznego brzmienia, użytecznego do grania w muzycznych stylach takich jak klasyczny rock, blues, pop i country. No to widzicie. Nie widzę, żeby było tu napisane, jaki rodzaj drewna jest. Trochę głupio, że tutaj nie jest tak wyszczególnione. Ale czekajcie, dobra, mamy tutaj zbliżenia. Już sama ta faktura, drewno jest takie, jakby widzicie, pomalowany lakier, ale widać, przechodzi drewno, faktura drewna, struktura drewna przechodzi. To jest, jak mu się podoba, to jest bardzo, no mi się podoba na przykład. To jest taka fajna opcja, gdzie tu mieliśmy taką, tu mielibyśmy w całości chyba, nie? Jedno nam się to załaduje. No, złociuteńki, no zł... No złociuteńki, może byś nam się załadował. Dobra, nie chcę się załadować. Tu na tych zdjęciach zdecydowanie widać tą fakturę. Mostek stały, czyli widzicie, tutaj jest przykręcony 5 śrubami i on nie ma szans, żeby on w ogóle był w jakiś sposób ruchomy. Więc tutaj właściwie no już z tego co widzę, jeden z najlepszych wyborów, jeśli chodzi o gitarę z trzema przetwornikami pojedynczymi, tak jak widzicie, raz, dwa, trzy single. To na przykład ten już bym zdecydowanie polecał komuś, jeśli ktoś chciałby z trzema singlami. To ta gitara, powiem wam, to był w pierwszej kolejności bym polecił to. Kord G100 OPB, ewentualnie Kord G100, raczej tego się trzymać, bo tu możemy mieć wykończenie różnego rodzaju, pewnie inne kolory też będą, inne może faktury. Kord G100, to sobie zapiszcie. Gitara, no 427, no widzicie, tutaj mimo wszystko troszeczkę firma to jest swoją drogą, marka Kord, a druga rzecz, że to oni robią już gitary faktycznie tak, no nie na teraz jakimś super lepszym poziomie niż pozostałe, ale mimo wszystko już jakby dbają o swoją pozycję. Także to zapiszcie sobie, Kord G100, to jest bardzo fajna. Washburn WS300. No tutaj właściwie mamy z kolejny taki dylemat. Mamy przetwornik humbucker, czyli podwójny, i dwa single. Kształt taki właśnie już troszeczkę jakby tak pod super strat podchodzi, nie takie jak wcześniej, że takie były zaokrąglone, takie były te rogi, jak tam ta biała, co pokazywałem. Korpus lipa, gryf klon, podsunica palisander, czyli generalnie to, co Harley Benton robił, to robili z tego samego drewna. Mostek mamy właśnie ruchomy, czyli mamy tą... Zobaczymy teraz przybliżenie, może nam załaduje. Czyli mamy tą wajchę, prawda? Ta wajcha, która już tam w prawie każdej gitarze w takim kształcie, z wyjątkiem tamtego korta ze stałym mostkiem, to właśnie ta wajcha zawsze występuje. No to oczywiście grać się da, tylko że...
Po prostu lepiej nie używać. No tam, jak już wcześniej mówiłem, że te sprężyny też tam rezonują, więc to nawet już pomijam ten fakt, bo to już mówiłem wiele razy, nie? 428.